Kanał Nie Bajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek trzeci. Aniołowie. Drogie dzieci, zanim Pan Bóg stworzył świat i te wszystkie piękne rzeczy, które nas otaczają, kiedy nie było jeszcze nikogo oprócz Pana Boga, nikogo oprócz Trójcy Przenajświętszej, Pan Bóg był ogromnie szczęśliwy i powiedział: chciałbym, aby ktoś jeszcze był tak szczęśliwy. Czy wiecie, co zrobił Pan Bóg? Stworzył anioły. Dobry Bóg chciał pozwolić aniołom, aby mieszkały razem z Nim. Gdzie? Czy pamiętacie? W niebie. I tak oto Pan Bóg stworzył anioły jako istoty bardzo dobre i bardzo piękne. Stworzył ich bardzo, bardzo dużo. Czy możecie je zobaczyć? Nie, nie możecie ich zobaczyć, ponieważ one nie mają ciała, tak jak my. Aniołowie są duchami, a jak przypominacie sobie, one nie mają ciała. Anioły były bardzo szczęśliwe. One należały do Pana Boga, ponieważ to On je stworzył. A wszystko, co musiały robić, aby być zawsze szczęśliwe, to być posłusznym Panu Bogu. Wielu aniołów powiedziało Panu Bogu: zrobimy wszystko, co chcesz. Były posłuszne, a Pan Bóg bardzo zadowolony. Zabrał je więc ze sobą do nieba. Tak, dobre anioły żyją z Trójcą Przenajświętszą na zawsze. One widzą, kochają i adorują dobrego Boga, który je stworzył. I śpiewają nieustannie: święty, 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 o Boże, tak wielki i tak dobry. Dobre anioły są przyjaciółmi Pana Boga. Ale co stało się z resztą aniołów? Nie chciały pozostać dobre i robić tego, czego chciał Pan Bóg. I powiedziały mu: nie, nie będziemy robić tego, co Ty chcesz. Nie będziemy Tobie posłuszni. Zachowały się okropnie i bardzo źle. Przecież to Pan Bóg je stworzył i był dla nich tak dobry. Miały tylko kochać Pana Boga i być Mu posłuszne. Złe anioły sprawiły ogromną przykrość Panu Bogu. Wiedziały o tym, ale nie żałowały tej niegodziwości. Pan Bóg musiał je ukarać. Wysłał je do piekła. Piekło to miejsce, gdzie jest ogromny ogień, który pali się cały czas i gdzie cierpi się nieustannie. W piekle wszyscy nienawidzą Pana Boga. Upadłe anioły, które są w piekle, nazywamy demonami. Demony uczyniły coś bardzo niegodnego, nie słuchając Pana Boga. I dlatego właśnie to one popełniły pierwszy grzech. Kiedy nie jesteśmy posłuszni Panu Bogu, wówczas popełniamy grzech. Grzech sprawia przykrość Panu Bogu. To z powodu ich grzechu anioły stały się okropne, brzydkie i straszne. Upadłe anioły, demony, nie są już szczęśliwe i nigdy nie będą. One nie kochają Pana Boga. Są tak bardzo złe, że próbują sprawić, aby również ludzie nie byli posłuszni Panu Bogu. Podobnie jak one, ponieważ to sprawia Panu Bogu przykrość. One robią wszystko, co mogą, abyście popełnili grzech. Ale nie bójcie się. Dobre anioły, które również istnieją, są po to, aby nam pomagać.
Kiedy chcemy zrobić coś niedobrego, wypowiadajmy tę krótką modlitwę. Święci aniołowie, pomóżcie mi, abym kochał Pana Boga i był Mu posłuszny. Pytania. Kto stworzył anioły? To Pan Bóg stworzył anioły. Kim są aniołowie? Aniołowie są czystymi duchami stworzonymi przez Pana Boga. Co znaczy popełnić grzech? Popełnić grzech znaczy być nieposłusznym Panu Bogu. Czy słyszeliście już o świętym Michale Archaniele? Był to jeden z dobrych aniołów, który bardzo kochał Pana Boga. Cały czas i z tak wielką radością był posłuszny Panu Bogu, że stał się jego szczególnym przyjacielem. Kiedy upadłe anioły popełniły grzech i powiedziały Panu Bogu, że nie chcą mu dalej służyć, rozpoczęła się ogromna walka między dobrymi a złymi aniołami. Pan Bóg dobrze wiedział, co zrobić. Wezwał świętego Michała Archanioła i mianował go dowódcą dobrych aniołów. Mając na czele świętego Michała, dobre anioły wygrały bitwę, natomiast złe anioły zostały zrzucone z nieba, ponieważ jest to miejsce wyłącznie dla tych, którzy chcą być posłuszni Panu Bogu. Zostały wrzucone w ogień piekielny, gdzie zostaną już na zawsze. Proście świętego Michała Archanioła, aby pomógł wam kochać Pana Boga i być Jemu posłusznym. Tak jak on sam kocha Pana Boga i jest Jemu posłuszny. Pytania do katechezy trzeciej. Czy Pan Bóg był szczęśliwy bez aniołów? Dlaczego Pan Bóg stworzył anioły? Pan Bóg stworzył anioły jako dobre czy jako złe? Czy możemy zobaczyć anioły? Dlaczego? Dlaczego anioły należą do Pana Boga? Co odpowiedziały dobre anioły, kiedy Pan Bóg rozkazał być Jemu posłusznym? Gdzie mieszkają anioły? Czy są szczęśliwe? Zwróćcie uwagę, że jest to ich nagroda za posłuszeństwo. W jaki sposób niektóre anioły stały się niedobre? Co powiedziały Panu Bogu? Jak nazywa się to, co robimy, kiedy jesteśmy niegrzeczni i nieposłuszni? Czy Panu Bogu podobają się grzechy? Kto popełnił pierwszy grzech? Gdzie Pan Bóg wysłał nieposłuszne anioły? Jak nazywają się złe anioły? Do czego jest podobne piekło? Jak długo złe anioły będą w piekle? W czym chcą wam pomóc złe anioły? Co powinniście mówić, kiedy anioły chcą, abyście byli niegrzeczni?
Czy znacie jakiegoś dobrego anioła? Bardzo dobrze. Zadanie. Narysuj dziś obrazek przedstawiający walkę pomiędzy dobrymi i złymi aniołami. Dobre anioły pokoloruj na niebiesko lub żółto, a złe anioły na czarno lub czerwono. Pamiętaj, nie możemy zobaczyć aniołów, ponieważ są one duchami. Dobre anioły były posłuszne Panu Bogu, ale demony sprzeciwiły mu się.